witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie takie jesienne drzewo. Praca bardzo prosta, ale myślę, że efektowna, tym bardziej, że możecie sobie zrobić cały las. Kilka takich drzew i na przykład ozdobić je świecącymi lampkami, podświetlić je jakoś i będą ładnie wyglądać na parapecie czy na półeczce jako jesienna ozdoba. To już są nasze takie ostatnie prace jesienne, bo już za pasem zima i będziemy robić świąteczne i zimowe prace. Do wykonania dzisiejszej pracy będzie nam potrzebne kilka farb w kolorach jesieni, żółte, brązowe, może być jakaś biała dla rozbielenia, pędzelek i woda, kilka tacek papierowych, może być jedna, jeżeli zrobicie jedno drzewo, rolka po papierze toaletowym, może być kubeczek, jeżeli nie macie rolki, może być taki papierowy kubeczek, nożyczki, przyda się taśma taka gruba, jednostronna, klejąca. Możecie też mieć pod ręką dwustronną taśmę klejącą. I zabieramy się do pracy. Na jakiejś kartce tekturowej albo na waszej palecie wyciskamy farby. Ja je wyciskam w ten sposób. Robię kilka takich kreseczek. Jedna obok drugiej. Biorę rolkę i roluję ją. Mogę sobie odbijać w ten sposób. Będzie to też dla was fajna zabawa. Uzyskuję taki efekt. A jeżeli jeszcze bym chciała pomalować tam, gdzie się nie pomalowało, to sobie domalowuję pędzelkiem. Że wam się podoba akurat już taka, jaka wam wyszła. Zresztą znając was, to wy będziecie tak długo tutaj ciapać po tych farbkach, że ona się cała wymaluje. Ta rolka. No i mamy taki ładny pień drzewa. To samo możemy zrobić z kubeczkiem oczywiście. Możemy też pomalować. Jak chcecie. Malować możecie wyciskając farby, nie musicie używać palety, tylko wkładacie sobie rączkę w kubeczek, wyciskacie farbkę i malujecie. Będzie tak bez zbędnego brudzenia. I to wtedy jakim kolorem chcecie. Kilkoma kolorami, jak uważacie. No i musimy poczekać, aż to troszkę obeschnie. W tym czasie przygotowujemy sobie też tackę. Tackę malujemy całą na też kolory jesieni i proponuję wymalować na troszeczkę jaśniejsze kolory, na przykład coś z więcej żółci. Oczywiście też może być jakiś brąz, to jest też wasza inwencja twórcza. Tackę możecie pomalować z jednej strony tylko, ale możecie też pomalować z dwóch stron. To zależy, gdzie będzie stało drzewo, czy będzie widać jego tylnią część. I malujemy całą tackę. W kolorach, jakie uważacie za jesienne. I też musimy poczekać, aż nam to wyschnie. Odkładamy sobie na bok. Ja już oczywiście przygotowałam wcześniej. I mam taką wyschniętą. I teraz trzeba wyciąć w niej kółeczko. Takie jesienne drzewo możecie zrobić na dwa sposoby. Wykorzystując to kółeczko, które wycięliście i go nie wykorzystując. Zaraz wam pokażę. Wbijamy sobie, najlepiej teraz poprosić kogoś dorosłego,
żeby wbił nam nożyczki i pomógł przynajmniej ten początek wyciąć. Tu trzeba wyciąć kółeczko i ono nie musi być o równych brzegach, nie musi być idealne, nie musi być jakieś super koło geometryczne. Wystarczy, że wytniecie ten środek. A dlaczego? Dlatego, że zakryjemy to i tak liśćmi. I zostanie nam kółeczko, które też możemy wykorzystać. Najpierw pokażę z wykorzystaniem takiego kółeczka. Więc wtedy używamy taśmy dwustronnej, którą naklejamy na to nasze mniejsze kółko. Na to nasze mniejsze kółko. Tu mi naszło na jedno, na drugą, a staramy się, żeby nie nachodziła taśma jedna na drugą, bo wtedy się będzie ciężko odkleić. Zaraz jak to będzie ciężko, zobaczycie, jak ja będę się teraz z tym mordować. Więc odklejam. I to jest z wykorzystaniem taśmy dwustronnej albo z wykorzystaniem kleju. Możecie całą powierzchnię tego kółeczka pokryć też klejem. Wystarczy taki klej szkolny i wtedy będziecie naklejać liście na taką sklejoną powierzchnię. Przygotowałam oczywiście mnóstwo różnych liści jesiennych, które wcześniej zebrałam. Kolorowych, żółtych, brązowych. I te liście teraz trzeba nakleić właśnie na to kółeczko. W jaki sposób chcecie? Najlepiej zaczynając od środka do góry. O, w ten sposób naklejamy. Robicie sobie kompozycję z liści, jaka Wam się podoba. Zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Jeżeli Wam zostanie takie miejsce puste i chcecie dokleić, to nie ma żadnego problemu, żeby sobie kawałeczek taśmy jeszcze przykleić. Musicie tylko ostrożnie manewrować, żeby sobie nie zepsuć pracy, którą zrobiliście już do tej pory. O, ja jeszcze nakleję tutaj małego jakiegoś listeczka. I już jest w ten sposób zrobione drzewko, które mogę już nałożyć, nacinając z dwóch stron górną część, a która będzie górna, to Wy decydujecie. I te dziurki, te nacięcia wkładamy i powstaje nam takie drzewo mniejsze. A teraz pokażę Wam, jak zrobić z tego, co nam zostało. Bierzemy sobie taśmę klejącą, tą jednostronną. Odwracamy tackę w ten sposób. Ja specjalnie wzięłam taką, która nie jest pomalowana z dwóch stron, żebyście widzieli, że musicie położyć w ten sposób tackę. Przykładamy sobie tak mniej więcej i naklejamy. Ja zaczynam od środka. Ono się już przykleiło do ceraty i dobrze, że tam jest cerata, bo gdyby tam było coś papierowego, to potem nie mogłabym już tego odkleić. Więc pamiętajcie, żeby położyć tą tackę na czymś
od czego się potem będzie mogło to odkleić, tak? Żebyście sobie nie zepsuli, widzicie? Od ceraty się odklei. I teraz możemy układać kompozycje z liści, które się po prostu przykleją do tej taśmy, tak? Układamy sobie. Z różnych liści, które wcześniej trzeba pójść na spacer i uzbierać. Jeszcze, moi drodzy, to są ostatnie podrygi jesieni. Jeszcze można znaleźć w lasach liście. Można uciąć te pogonki. Ale to naprawdę jest końcówka, bo już zaczyna wiać, już zaczynają być deszczowe takie dni. Zaraz będzie deszcz ze śniegiem i te wszystkie liście już potem opadną. Także czym prędzej trzeba się udać do lasu na spacer z mamą albo z tatą i uzbierać sobie liście, żeby zrobić takie piękne drzewo, które można podarować oczywiście najbliższym, babci, dziadziowi, na pewno się ucieszą. Można sobie na koniec jeszcze podoklejać też taśmą tą dwustronną. Jeżeli Wam się uda, delikatnie, jeżeli nie, no to trzeba poprosić mamę. I jeszcze sobie ponaklejać jeden na drugi listeczek. Można też drugą metodę zrobić, poukładać sobie te listeczki. Teraz Wam pokażę. Jeszcze tutaj sobie poukładam, jak mi się to podoba. Znając Was, artystów, to też będziecie chcieli mieć taką piękną kompozycję z różnych liści. I teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Poukładałam sobie. Biorę sobie taśmę klejącą. Tą przezroczystą. I przyklejam jeszcze raz do tej mojej taśmy, tą taśmę. Wtedy przyklejają się razem z nią te listeczki, które ułożyłam w końcu. O. I robię sobie taką warstwę na wierzchu. Nie musicie tego robić, możecie sobie zostawić. Kwestia to jest oczywiście tylko waszej inwencji twórczej. Czy chcecie, czy nie chcecie, żeby było w ten sposób. Moje jest już gotowe. I biorę sobie też albo to, albo ten kubeczek, który zrobiłam. W kubeczku też trzeba będzie wyciąć takie dziurki. Ten kubeczek jeszcze nie jest dobrze wyschnięty, nie wiem, czy mi się uda. Jakoś poszło. Kubeczek trzeba tutaj tak przeciąć w ten sposób. Bo on tutaj jednak ma powierzchnię, więc trzeba całkiem naciąć i tutaj już naprawdę mama musi pomóc. Wtedy w taki kubeczek i też z pomocą mamy, bo w kubeczek jest troszeczkę gorzej wkładać, ale się włoży i jest. I jeszcze zostało kilka takich rzeczy, które potem wykorzystam. Schną mi tu tacki i zrobię sobie rzeczywiście prawdziwy las, który będzie zdobił naszą salę w Domu Kultury. A tymczasem pokażę wszystkie drzewa, które zrobiliśmy dzisiaj. Jesienne z kubeczka, z papierowej rolki i tacki, z taśmą i z papierowej rolki i ze środka tacki. Drzewka sobie stoją. A my w ten sposób będziemy powoli żegnać jesień, panią jesień. Mam nadzieję, że zgłosiliście się do konkursu plastycznego i wasze prace spodobają się jury. A na dzisiaj to tyle. Do następnego spotkania. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.